Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 5. Moi drodzy, do gry trafił Lucid Air. Samochód elektryczny, który jest bezpośrednią konkurencją Tesli Model S i według niektórych jest nawet bardziej ekskluzywny od Tesli Model S i chyba jest nawet droższy od Tesli. Jest to... Tak naprawdę Lucid to jest tak naprawdę marka, która... Jest jeszcze wschodzącą gwiazdą, niektórzy dalej o niej mówią, że jest to startup, podobnie jak marka Rivian, ale samochody są produkowane i są dostarczane do klientów, można nimi jeździć. Nie wiem czy w Europie, ale w Stanach Zjednoczonych kilka osób już ten samochód posiada, chociaż ja wywodzę się ze środowiska Jupiterów, więc wśród YouTuberów widzę, że więcej osób kupuje raczej Tesle, bo są tańsze i raczej jest to bardziej pewna marka niż Lucid. Ale to nie znaczy, że Lucid nie ma wcale szans na powodzenie. Ten samochód jest naprawdę potężny, ma mega przyspieszenie, wygląda futurystycznie. Zobaczcie, wyjęty jak z jakiegoś filmu science fiction, nie? Mógłby być może nie elektryczny, tylko mieć, nie wiem, jakiś napęd wodorowy, ale mi chodzi o sam wygląd. Wygląd jest naprawdę kozacki, zresztą mamy teraz zachodzące słońce, wiesz, te tylne lampy przez cały, że tak powiem, bagażnik. Bardzo mi się podoba powrót tej mody w samochodach. Nie we wszystkich to pasuje, bo na przykład też możecie zobaczyć, że mamy takie oświetlenie z przodu w nowych Passatach, no i tam to wygląda źle. Delikatnie mówiąc, nie? Więc to musi być wszystko zgrane, to musi po prostu wyglądać. I Lucid bez żadnego tuningu jest naprawdę turbo szybki. To jest wersja Sapphire, czyli ta najbardziej przykokrzona. Prawie wszystkie samochody elektryczne w Forzie Horizon 5 mają mega dużo mocy, ale też kiepsko się prowadzą. Mało który elektryk tak naprawdę nadaje się do tego, żeby się nim ścigać i moim zdaniem jest to słuszne ze strony twórców Forzy, no bo te samochody są sporo cięższe od wersji spalinowych chociażby, nie? Jeśli by porównać jakiegoś takiego sportowego sedanika do sedanika sportowego, ale spalinowego, wiesz, to elektryk będzie zawsze dużo cięższy przez te cholerne baterie, nie? Samochody elektryczne byłyby naprawdę zajebiste i każdy by je kochał, gdyby nie te baterie. Gdyby ten magazyn energii byłby inny, naprawdę każdy by chciał takim elektrykiem jeździć. Nie mówię, że na sportowo, tak? Bo jak mamy samochód spalinowy, to wiesz, mamy fajerwerki, wybuchy, super dźwięki, to jest super, nie? Ale na co dzień do jazdy codziennej, no to elektryk byłby super, gdyby nie to, że mamy te paskudne baterie, które robią dużo szkody. Ale technologia też z roku na rok idzie do przodu i to, że Tesla jest produkowana od 2012 roku chociażby, to nie znaczy, że tamta Tesla jest lepsza, czy taka sama jak te nowe Tesle, i pod względem mocy, wydajności, pod względem energii, którą możemy zgromadzić w baterii, wszystko poszło do przodu i tamta Tesla z tamtych lat nie może się równać Tesli z tych lat. Ta, na przykład Tesli Model 3. Tesla Model 3 jest dużo lepsza pod kątem wydajności niż Tesla Model S z 2012 roku chociażby. Więc ta technologia idzie do przodu, ale dalej ja na przykład bym się nie skusił na elektryka, tak żeby mieć tylko jedno auto elektryczne, nie? No i tutaj mamy sobie Lucida. Super egzotyczny samochód wśród sedanów. Chodźmy do Forza Vista obejrzeć go sobie. Zobaczymy jego opcje tuningowe w Forzie i może przejedziemy jakiś wyścig. Nie wiem, czy jest sens w ogóle tym samochodem się ścigać. Otwieramy. Mamy z przodu sobie niewielki bagażnik. Polecam wam zobaczyć taki test też w rzeczywistości tego auta. Zdziwicie się, jak dużo detali Forza jest w stanie nam zagwarantować graczom. Zobaczcie, jak ciekawie otwiera się tutaj tylny bagażnik, prawda? Cała klapa
łącznie z elementem z boku się podnosi do góry. Prawie jak w Insygniach. Insygnia chyba ma też coś takiego, tylko że w wersji kombi, że otwiera się cały tył i tutaj mamy po bokach jeszcze takie dodatkowe lampy, jak się otworzy bagażnik, no nie? A tutaj mamy, no, sedana, tak? Wygląda to dziwnie, ale prawdopodobnie zwiększa pojemność bagażnika dzięki i łatwiej coś, no nie wiem, większego zapakować, nawet do takiego sedana, gdybyśmy chcieli. Zobacz, ja pierniczę, i patrz, ile jest miejsca na nogi. O w mordę, ty, to musi być długi samochód. Patrz, ile jest miejsca na nogi między fotelem kierowcy a pasażerem. Ja, to można normalnie się położyć, chłopie, na dole. Płaska podłoga to oczywiste, ale... wow. Ej, robi to wrażenie. Można by było się tam absolutnie rozłożyć, nie? Kozak, sporo miejsca. Szok. Dobra, chodźmy do środka. I tak to sobie wygląda. Tutaj mamy panel. Jest też trochę przycisków fizycznych, ale bez przesady. Mamy przyciski fizyczne do otwierania szyb, mamy sobie tutaj taki kokpit, widzieliśmy przed chwilą, jak on tam wygląda, a siądźmy sobie do tyłu, zobaczmy, czy będziemy czuć jakąś taką różnicę, bo jak na razie w tym samochodzie to robi na mnie największe wrażenie. A pierdolę, ej, nie mogę się tutaj bardziej rozglądać tą kamerą, ale czuję, że tego miejsca jest tutaj dużo. Wow, aż muszę sobie po tym odcinku obejrzeć jakiś jeszcze raz jakiś test tego samochodu, taki z prawdziwego zdarzenia. I tak nam się świecą przednie lampy, co żeśmy widzieli już. Nie mamy w żaden sposób dojścia tutaj do elementów mechanicznych tego auta. Ciekawe, czy możemy sobie gdzieś dodać płyn do spryskiwaczy. Pewnie jest gdzieś tutaj wlew, nie? Żeby sobie tam dolać, ale to chyba tutaj nawet jest korek. Tak, tutaj jest na dole, widzicie? Jest koreczek taki malutki. Tu możemy sobie to zrobić. Ciekawie to wygląda. No ale chodźmy w upgrade'y, bo to w Fordzie jest najciekawsze. Niestety niewiele możemy z tym samochodem zrobić. Wiecie, co jest ciekawe? Że Tesla jakiś czas temu dała taki statement, że nie pojawi się żaden ich samochód w grze wyścigowej, ale to wygląda na to, że chodziło o konkretnie Forza Horizon, bo w Gran Turismo 7 ostatnio Tesla Model S się pojawiła i zacząłem grać więcej w Gran Turismo, żeby właśnie sobie tą Teslę zdobyć, bo jestem jej bardzo ciekawy, jak to tam wygląda. A tutaj opcji mamy jak na lekarstwo i właśnie zastanawiam się, czy to nie są jakieś ograniczenia licencyjne ze strony Lucid, że nie możemy w żaden sposób tego silnika elektrycznego ulepszyć, więc opcji póki co jest mało. No i tutaj możemy sobie, z tego co wiem, Lucid też daje nam opcję regulowania wysokości zawieszenia, więc jak my sobie damy tutaj sportowe zawieszenie, to tak naprawdę no nic, no, usuwamy to zawieszenie, gdzie możemy regulować wysokość. Ale w Forzie oczywiście nie mamy możliwości zrobienia tego. W ogóle, jaka jest waga? 2,5 tony, kurde, człowieku. 2,5 tony, no niecałe, no, 2400 kg. Ja pierniczę, i to jest dużo. Ja już tu jakieś opcje tuningowe włożyłem, więc może normalnie jeszcze więcej ważyć. Pierniczę go w łeb. Tym się nie da ścigać. Dajmy tu jakąś klatkę bezpieczeństwa. Spoilery, zobaczmy. No i pewnie mamy tutaj takie standardowe Forzowe. Możemy też usunąć ten spoiler Lucid, bo tutaj jest taki, widzicie, o, spoilerek, nie? Zaskoczony jestem, że nie jest on ruchomy, ale okej. No, wiesz, to jest klasa S1. Tu już powinniśmy pomyśleć o tym, żeby sam... O kurde. Tak, myśmy zredukowali wagę i samochód poleciał do klasy S2 bez żadnego problemu. Myślę, że to też przez te opony, sliki, które żeśmy sobie założyli, ale w klasie S2 ten samochód na bank nie ma czego szukać. Nie ma nawet o czym mówić, chłopie. To wszystko przez tą redukcję wagi, którą sobie zrobiłem w tym samochodzie. Absolutnie nie ma czego szukać w klasie S2. A przy 2400 kg nie ma też czego szukać w klasie S1. Nie, tak. A taki samochód raczej nie do tego, żeby się ścigać gdzieś na multiku, tylko do tego, żeby sobie nim po prostu pojeździć tutaj w Fordzie, nie? Może można by było mu zrobić jakiś tam tuning,
ale to raczej tak, żeby sobie grzecznościowo gdzieś tam pojeździć z kolegą na multiplayerze i się pościgać. Mimo to sprawdźmy jego maksymalne osiągi teraz po takim delikatnym ulepszeniu, czyli zredukowaliśmy wagę, no i zobaczymy, co zrobi. Ale pięknie wygląda ta lampa z tyłu, aż się chce jeździć na tym widoku z zewnątrz. I tak przy okazji wyglądają. Szkoda, że tutaj w Fordzie nie można w kokpicie się patrzeć na przykład w dół. Możemy tylko tak trochę na bok i też do tyłu nie możemy się spojrzeć i widzieć na przykład foteli, nie? Ech. Nawet The Crew Motorfest ma tą funkcję. No i ten obrót kierownicy. Dobra, nie narzekajmy, jedźmy po prostu. Wydłużyłem biegi do maksa, my jesteśmy blisko autostrady, więc sprawdźmy VMAX przy okazji. Jestem zaskoczony, że nie możemy tutaj ulepszyć mocy jeszcze bardziej, bo w większości elektryków możemy to zrobić. Chyba tam 405 km na godzinę pokazywało mi, że maksymalnie mogę osiągnąć na tym przełożeniu. Wyobraź sobie jechać taką kolumbryną 370 km na godzinę, wiesz, samochodem, który waży 2400 kg. No teraz żeśmy odchudzili, to waży 1800, ale i tak. Nie można zrobić nawet konwersji napędu, żeby miał na tył, żeby go, nie wiem, zrobić na jakiś drifting czy coś takiego. Bardzo limitowane opcje. Raczej widziałbym go jako taki samochód, wiesz, żeby gdzieś tam sobie pojechać na jakiś meeting albo coś takiego. Fajnie mieć w garażu, bo na pewno będzie to samochód unikalny. Nie, na pewno nie będzie można go tak łatwo zdobyć. No i spoko, że dodali go jakby za darmo, tak? Można sobie zdobyć, nie trzeba kupować pakietu. Te samochody z pakietów, które można sobie kupić, to moim zdaniem są takie właśnie mniej ciekawe. Te takie unikalne w playlistach festiwalowych są przeważnie fajniejsze do zdobycia. Także plusik dla Fordzy. Dobra, i sprawdźmy sobie przyspieszenie tutaj. Ono jest teraz niewielkie, dlatego że mamy te biegi wydłużone, ale możemy sobie te biegi skrócić, a właściwie Final Gear Ratio. Teraz będzie lepiej skakał. Ekstra. Zastanawia mnie też ten zegar, bo zobaczcie, on jest jakby po środku, i jak dodajemy gazu, to przekręca się tylko ta wskazówka w jedną stronę, prawda? I to ma sens. Natomiast przy hamowaniu powinno nam się świecić na zielono, charge, prawda? Nie świeci się. Hamuję teraz ostro. Nie świeci się charge. Mamy tutaj hamulce dynamiczne w tym samochodzie, jak w większości liczących się elektryków. Chodzi tutaj, żeby odzyskiwać z hamowania trochę mocy, no i żeby też oszczędzać przy okazji hamulce mechaniczne. Chodzi o tarcze i o klocki hamulcowe. Zajebiste rozwiązanie moim zdaniem, ale nie podładujemy sobie tym Tesli. Natomiast jeśli chodzi o świat elektryków, może nie tyle elektryków, co hybryd, to bardzo podoba mi się rozwiązanie w nowej Toyocie Prius. Do Europy niestety trafia tylko i wyłącznie wersja plug-in, co znaczy, że będziesz musiał ją ładować z gniazdka. Natomiast ten samochód możecie sobie dostać z panelami słonecznymi na dachu. I może jeszcze tam 10 lat temu to nie miało większego sensu, ale panele słoneczne też z kolei zyskują swoją wydajność z czasem, technologia się po prostu polepsza. No i jak sobie taką Toyotę Prius postawisz, nie wiem, gdzieś tam na parkingu na przykład, pracujesz sobie w lato, na słonecznym dniu zostawiasz przed fabryką samochód Toyotę Prius. Jeśli pracujesz w fabryce, to prawdopodobnie nie stać cię na Toyotę Prius, no, bądźmy realni, ale załóżmy, no, idziesz sobie do pracy w biurze gdzieś tam i zostawiasz Toyotę sobie przed swoim miejscem pracy, na słońcu,
i ona przez ten cały dzień stanie, jest ci się w stanie naładować na tyle, żeby przejechać za darmo te tam 3 czy 4 kilometry, nie? I to się wydaje niewiele, ale w skali roku to już się z tego robi całkiem przyjemny pieniądz. I jeszcze jakbyś nie miał tej wersji plug-in, którą trzeba ładować z gniazdka, to jest naprawdę bardzo ciekawe rozwiązanie. No i cały czas masz ten silnik spalinowy, który ratuje ci dupę, kiedy jedziesz na dalekie dystanse, więc hybrydy od Toyoty, duży, duży plusik. I w ogóle Toyota też taka innowacyjna jest ostatnio, o czym zresztą możecie pooglądać na kanale Powagowani, na który was gorąco zapraszam. Bardzo lubię sobie uzupełnić wiedzę właśnie u Powagowanego. Lucid Air, co tu dużo mówić, no samochód raczej do tego, żeby sobie nim pojeździć trochę, pocieszyć i żeby go mieć w Fordzie, ale do niczego innego się raczej tutaj nie nadaje, chyba że zrobilibyście wersję offroadową i tam próbowali śmigać gdzieś tam power slide'ami po offroadach w klasie S1. Wtedy miałoby to sens, a tak to po prostu, żeby się przejechać. Dzięki wam bardzo, że byliście na tym odcineczku, trzymajcie się, na razie. Cześć.